Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. 5 kwietnia 2023 roku szef sztabu sił obronnych Izraela, generał Herci Halewi, udzielił bardzo interesującego wywiadu dla radia wojskowego, dla Radia IDF, czyli izraelskich sił. Obronnych. I chciałbym tutaj zacytować fragment, bardzo istotny moim zdaniem, tego właśnie wywiadu. To jest cytat: Jesteśmy gotowi do działania przeciwko Iranowi. Armia izraelska ma zdolność uderzenia zarówno w odległych krajach, jak i w pobliżu domu. W nadchodzących latach IDF znacznie wzmocniła swoje zdolności do wyprzedzającego uderzenia na Iran, i pomimo odległości takie uderzenie będzie przytłaczające. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, tutaj generał Herci Halevi, który jest następcą generała Awiwa Kochaviego. Halevi objął swoją funkcję w styczniu bieżącego roku. skomentował także niedawną krytykę administracji pre prezydenta Joe Bidena wobec Izraela. Ale gdzie wskazał Halevi wskazał, że państwo żydowskie jest obecnie jego zdaniem zdolne do sprostania każdemu wyzwaniu. Bezpieczeństwa. I oczywiście dodał, że zawsze lepiej mieć po swojej stronie Stany Zjednoczone, ale powiedział tutaj bardzo ważne słowa, tutaj również cytat: Wiemy, jak działać samodzielnie. Jesteśmy suwerennym narodem, który zastrzega sobie prawo do podejmowania własnych decyzji. Dobrze byłoby mieć po swojej stronie, po swojej stronie Stany Zjednoczone, ale nie jest to obowiązek, ale nie jest to obowiązek. Koniec cytatu z generała. Z generała Halewiego, i to jest jasny sygnał. To jest, Szanowni Państwo, jasny sygnał, że w tej zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa, nie tylko w kontekście, takim powiedziałbym, geopolitycznym, wielkiej strategii odwrócenia sojuszy, o czym już wielokrotnie w podcaście geopolitycznym mówiłem, i w kontekście zaangażowania Chin na Bliskim Wschodzie, relacji z Państwami Arabskimi, relacji z Iranem, Chin, z Iranem, ale także tej mediacji chińskiej, która doprowadziła do. Nawiązania relacji dyplomatycznych między Arabią Saudyjską a Islamską Republiką Iranu. W tym kontekście trzeba także uwzględniać sytuację bardzo blisko samego Izraela, a mianowicie bardzo niespokojną sytuację wewnętrzną, związaną po pierwsze z zamieszkami, związanymi z tym nieudanym projektem reformy sądownictwa, który chciał wprowadzić. Premier Benjamin Netanyahu, no ale także tymi zamieszkami, które obecnie są, są w regionie. Mam na myśli tutaj te wydarzenia na wzgórzu świątynnym, które no znacznie podniosły napięcie, zarówno w strefie gazy, jak i na zachodnim, zachodnim brze brzegu. I tutaj zresztą szef Sztabu Izraelskich Sił Obrony jasno, Dał do zrozumienia, że ataki rakietowe na Izrael będą przedmiotem, jak to określił, znaczącej, znaczącej odpowiedzi. Też warto kilka słów powiedzieć na temat generała Herciego Halewiego. W Polsce nie jest to postać jakoś specjalnie znana, natomiast jest to człowiek który bardzo doświadczony, bo dowódca był dowódca południowego dowództwa Izraela, ale także przez blisko cztery lata szef zarządu wywiadu wojskowego. To też warto to, warto to podkreślić jest to człowiek, który, który był, który był nadzorował działania IDF, izraelskich sił obronnych wokół strefy, wokół strefy Gazy. Walczył między innymi przeciwko palestyńskiemu, islamskiemu dżihadowi No i ma rzeczywiście spore doświadczenie jako, jak, jako, oficer, jako oficer, jako także oficer wywiadu, bardzo, bardzo ważne, ważna funkcja, jeśli chodzi o szefa zarządu wywiadu wojskowego. Widać, że tutaj pre, premier Benjamin Netanyahu niezwykle poważnie podchodzi do tej całej sytuacji geopolitycznej, no a musimy oczywiście także uwzględnić kwestię tych ostatnich ostrzałów. Mówię o ostrzałach z 6, z 6 kwietnia, Tutaj te doniesienia, ostatnie doniesienia mówią o ponad 30 rakietach, z których większość miała zostać przechwycona przez izraelski system obrony powietrznej, no ale jest to tak naprawdę, był to największy ostrzał Izraela z terytorium Libanu, bo mówimy tutaj o ostrzale z terytorium Libanu od roku 2006. Od roku 2006. No i to oczywiście spowodowało. Natychmiastowe zwołanie gabinetu do spraw bezpieczeństwa przez premiera Netanyahu. Widzimy zaostrzającą się zaostrzającą się tę te, te sytuację. No, wiemy, że 5 kwietnia rano policja izraelska weszła do środka meczetu Al-Aqsa, gdzie no, zasadniczo zwykle izraelskie siły się nie pojawiają. Natomiast no, tam doszło do, 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 że tak powiem bardzo dużych zamieszek, bardzo dużych zamieszek i tak naprawdę tak naprawdę jest to element, który bardzo mocno podgrzał całą całą atmosferę w, w, zarówno w Jerozolimie, w Izraelu, oczywiście na terytoriach palestyńskich ta sytuacja na pewno nie, nie pomaga dzisiaj Beniaminowi Nataniahu w, że tak powiem, w uzyskaniu stabilności politycznej. Natomiast można się oczywiście zastanowić, czy władze Izraela nie będą chciały odciągnąć uwagi społeczeństwa, swojego, swoich obywateli od spraw wewnętrznych, jakąś właśnie, jakimiś działaniami wojennymi. Niekoniecznie tylko i wyłącznie wokół samego Izraela, mam na myśli chociażby Liban, ale no właśnie, to powstaje fundamentalne pytanie, czy to już teraz. No, te zapowiedzi, Wysokich rangom oficerów, zresztą nie tylko, nie tylko Herciego Halewiego, ale wcześniejszego szefa sztabu, czyli generała Aviva Kochawiego jasno wskazują, że Establishment Izraela jest przygotowany do samodzielnego, potencjalnego uderzenia na Iran. W tej całej układance geopolitycznej, oczywiście, byłaby to bardzo, byłby to bardzo duży cios dla gospodarki chińskiej, trzeba mieć to na uwadze, i to byłoby jak najbardziej korzystne z punktu widzenia interesów Stanów Zjednoczonych, ale także, tak jak powiedziałem, z uwagi na te wydarzenia wewnątrz Izraela. Komentowałem zresztą kwestię tych, 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 tych zamieszek i tej reformy sądownictwa, czy, czy próby. Reformy związanych także z Sądem Najwyższym w Izraelu, no, byłoby to odciągnięcie, odciągnięcie, odciągnięcie uwagi. Oby nie, ponieważ taka wielka wojna na Bliskim Wschodzie stanowiłaby no, właściwie takie geopolityczne trzęsienie ziemi, także geoekonomiczne przerwanie szeregu łańcuchów dostaw. Sparaliżowanie części żeglugi w regionie, no co oczywiście odbiłoby się w sposób bardzo istotny na stabilności, stabilności gospodarczej świata, i także oczywiście na, na naszym bezpieczeństwie ekonomicznym. Dziękuję Państwu za uwagę.